chcę powiedzieć, że istnieją pewne reguły odnoszące się do stosowania prawa karnego materialnego, czyli upraszczając kodeksu karnego w Polsce, a to dlatego, że możemy sobie zadać pytanie, czy Rosjanie popełniając przestępstwa wojenne lub inne przestępstwa, nawet jeśli nie są zaliczone do przestępstw wojennych, szeroko pojętych, czy mogą odpowiadać przed polskim sądem, jeśli te przestępstwa zostały popełnione na Ukrainie. Otóż w polski kodeks karny, reguły obowiązywania polskiego kodeksu karnego są cztery. To jest reguła terytorialności, która mówi o tym, że polski kodeks karny, a mówiąc szerzej, polskie prawo karne materialne, bo również oczywiście chodzi o inne przepisy pozakodeksowe, które regulują rodzaje przestępstw i zasady odpowiedzialności, obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na polskich wodach wodach terytorialnych, na polskich statkach wodnych i powietrznych. Innymi słowy, jeśli w tych miejscach zostanie popełnione przestępstwo, to wówczas osoba, która je popełniła, będzie odpowiadała według polskiego kodeksu karnego. Druga reguła to jest reguła przedmiotowa, która mówi o tym, że jeśli przestępstwo zostało popełnione za granicą przez cudzoziemca, na przykład przez Rosjanina, za granicą, czy w Rosji, czy na Ukrainie, czy w jakimkolwiek innym kraju, ale przestępstwo zostało popełnione na szkodę obywatela polskiego lub interesów Rzeczpospolitej Polskiej, to będzie ten Rosjanin odpowiadał, ten obywatel państwa obcego, będzie odpowiadał według polskiego kodeksu karnego, pod warunkiem oczywiście, że postawimy go do odpowiedzialności tutaj w Polsce. Trzecia reguła to jest reguła podmiotowa, która mówi o tym, że obywatel polski, który popełnił przestępstwo za granicą, czyli poza terytorium Polski, będzie odpowiadał w Polsce według kodeksu karnego polskiego. I wreszcie czwarta reguła, która wydaje nam się z naszego punktu widzenia, mam na myśli temat naszej konferencji, najbardziej interesująca, to jest kwestia to jest zasada represji wszechświatowej. Oznacza ona, że jeśli z reguł prawa międzynarodowego wynika obowiązek ścigania jakiegoś przestępstwa, to niezależnie od tego, kto to przestępstwo popełnił, obywatel polski lub nie, gdzie je popełnił, na terenie Polski lub nie, będzie odpowiadał według kodeksu karnego polskiego, oczywiście znowu z założeniem, że będziemy w stanie postawić go przed polskim sądem. Dlaczego akcentuję to określenie, jeśli będziemy w stanie postawić go przed polskim sądem? Otóż dlatego, że w przeciwieństwie do prawa karnego materialnego, gdzie obowiązują te cztery reguły obowiązywania prawa karnego w miejscu, o tyle w odniesieniu do obowiązywania prawa karnego procesowego, czyli kodeksu postępowania karnego, obowiązuje wyłącznie zasada terytorialności. Innymi słowy, możemy stosować organy stosujące, prowadzące proces karny, mogą stosować polski kodeks postępowania karnego tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i tylko, no i oczywiście te polskie statki powietrzne i tak dalej, i tak dalej. Na takiej samej zasadzie, jak wcześniej mówiłam, w odniesieniu do prawa karnego materialnego. To zaś oznacza, że polski prokurator czy polski sędzia, który uda się na Ukrainę, czy też do Rosji, jeśli mu się udało, oczywiście, jeśli uda się tam, to nie ma prawa dokonywania czynności procesowych. Można by powiedzieć, że pełni no, coś w rodzaju turysty, chyba że jedzie tam i poprosi o udzielenie pomocy prawnej, o wyrażenie zgody przez tamtejszy organ, zgody na uczestniczenie w danej czynności. Są oczywiście pewne wyjątki, ale one wynikają z czego innego, mianowicie w odniesieniu do na przykład przesłuchania świadka, który przebywa za granicą, tak jak to było po katastrofie smoleńskiej, gdzie prokuratorzy chcieli dokonywać czynności przesłuchania świadków na terenie Federacji Rosyjskiej, to wówczas pojawiło się pytanie, czy mogą to robić przesłuchując świadków tamtejszych, nazwijmy to tak, właśnie za granicą. No i odpowiedź była taka, że mogą to robić w konsulacie w Smoleńsku. Jest jeden tylko taki warunek. Otóż jeżeli świadka, czy jest obywatelem polskim, czy Ukrainy, czy Rosji, czy jakiegokolwiek innego państwa, w Polsce organ procesowy wzywa
na świadka do stawiennictwa, to to niestawiennictwo może skutkować zarówno pociągnięciem go do, w sensie może skutkować wymierzeniem mu kary porządkowej w wysokości do 3000 zł, jak również przymusowym doprowadzeniem takiego świadka. Natomiast w tej sytuacji, o której mówię, to znaczy jeśli czynność miałaby dokonywać się w konsulacie, to owszem, można tej czynności formalnie dokonać i ta czynność będzie oczywiście zgodna z prawem, tylko w sensie prawnie skuteczna, tyle tylko, że nie można, polski prokurator czy polski sędzia nie ma możliwości stosowania środków przymusu wobec niestawającego świadka. Czyli jeśli ten świadek się nie stawi, to nie możemy ani go przymusowo doprowadzić, ani kary porządkowej mu wymierzyć. Jeśli już mowa o świadku, to oczywiście mniej jest kwestia istotna, ale żeby już tak zrekapitulować, to na świadku, który jest obywatelem państwa obcego, a składa zeznania, został wezwany do złożenia zeznań w Polsce przed polskim organem procesowym, ciążą te same obowiązki. To jest obowiązek stawiennictwa, obowiązek pozostawania do dyspozycji organu procesowego, obowiązek złożenia zeznań, obowiązek mówienia prawdy i niezatajania prawdy i obowiązek złożenia przyrzeczenia w postępowaniu przed sądem. W postępowaniu przygotowawczym, w śledztwie lub dochodzeniu ten obowiązek złożenia przyrzeczenia został zastąpiony przez pouczenie świadka odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zatem, jak widzicie Państwo, tutaj w tym wypadku nie ma najmniejszego obywatelstwa świadka, nie ma najmniejszego znaczenia. Takie same obowiązki spoczywają na polskim świadku i na obcokrajowcu, który tę funkcję pełni. Natomiast jest jedna rzecz, która wydaje się dosyć istotna w kontekście właśnie możliwości tego zróżnicowania pozycji świadka obcokrajowca, będę mówiła w pewnym takim uogólnieniu. Otóż są dwie sytuacje. Po pierwsze, wynika to z odmienności sytuacji faktycznej, czyli innymi słowy, kiedy świadek nie posługuje się językiem polskim, to oczywiście konieczne jest do przesłuchania go. Konieczne jest, żeby ten świadek miał tłumacza. Czyli czynność z jego udziałem powinna być dokonana z udziałem tłumacza, przy czym oczywiście koszty tego tłumacza są ponoszone przez organ procesowy, mówiąc w uproszczeniu oczywiście, a nie przez tą osobę, przez tego świadka. Druga kwestia, która może się w tym kontekście wydać istotna, znaczy wydaje się istotna, to jest kwestia udziału pełnomocnika świadka, bowiem co do zasady w procesie karnym taką reprezentację procesową, w sensie pomocnictwa procesowego adwokata lub radcy prawnego, może mieć strona procesowa. Obrońcę ma oskarżony, pełnomocnika ma strona inna niż oskarżony. Co do zasady oczywiście mówimy o pokrzywdzonym. Pokrzywdzonym, już pomijam jego oczywiście rolę w postępowaniu sądowym jako oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego. Jeśli mówimy o, w tym wypadku, jeśli mówimy o świadku, no to w sytuacji, generalnie rzecz ujmując, zasada jest taka, że również pełnomocnika może mieć inna osoba niż strona procesowa, przy czym jest wprowadzone w kodeksie postępowania karnego pewne ograniczenie, które powoduje jakby zawężenie tego uprawnienia w ten oto sposób, że jeśli pełnomocnika chce posiadać osoba nie będąca stroną procesową, to udział tego pełnomocnika jest uzależniony od zgody prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, a w postępowaniu sądowym od zgody sądu. Tutaj znowu dokonuje pewnego uproszczenia. Chodzi o to, że w istocie wyraża zgodę prokurator lub sąd w odpowiednim stadium postępowania, jeśli interes tej osoby, która chce mieć pełnomocnika, a nie jest stroną, tego wymaga. I w takiej sytuacji, w rzeczywistości, świadek, który nie włada językiem polskim, jest obcokrajowcem, a w związku z tym, zwłaszcza jeśli
Nieznane mu są meandry polskiego prawa, które często są i trudne do ogarnięcia dla obywatela polskiego, i to całkiem wykształconego, to uzasadniałoby możliwość właśnie skorzystania z pomocy pełnomocnika w toku przesłuchania. Jeśli dodatkowo jeszcze jest pokrzywdzonym, to taki obcokrajowiec będący pokrzywdzonym ma prawo do korzystania z tych przepisów ustawy o ochronie świadka i pokrzywdzonego, które gwarantują mu dodatkową ochronę. To, jako się rzekło, wynika z braku zróżnicowania pozycji procesowej obcokrajowców i obywateli polskich w procesie karnym. Mam na myśli formalny brak zróżnicowania, bo jak za chwilę Państwu pokażę, faktycznie może to wyglądać nieco inaczej. W odniesieniu do oskarżonego. Oskarżonym w polskim procesie karnym jest osoba, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, w sensie akt oskarżenia lub wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, względnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. I taka osoba jest stroną procesową w postępowaniu przed sądem, wcześniej w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym albo w formie dochodzenia, albo w formie śledztwa, jest stroną procesową jest podejrzany, którym jest osoba, przeciwko której albo wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w śledztwie, albo też, którą pouczono o treści zarzutu w związku z przystąpieniem do przesłuchania, czyli pomijamy ten etap wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Tak się dzieje w dochodzeniu. Oczywiście to wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, ono ma bardziej sformalizowany charakter i odnosi i również jest obowiązkowe wtedy, kiedy jest potrzeba zastosowania środka zapobiegawczego w stosunku do naszego podejrzanego. I jedna uwaga teraz natury ogólnej, pozwolę sobie, żeby uporządkować moją wypowiedź. Otóż przepisy kodeksu postępowania karnego, jeśli jest taka, już nie mówię numeru, bo to nie ma znaczenia dla nas, mianowicie jeśli w znaczeniu ogólnym kodeks postępowania karnego używa pojęcia oskarżony, to odnosi się to wyrażenie zarówno do oskarżonego, jak i do podejrzanego. Do obu tych stron biernych postępowania karnego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałabym właśnie używać teraz tylko określenia oskarżony, za wyjątkiem sytuacji, które dotyczą tylko postępowania przygotowawczego. I chciałabym, żebyście Państwo mieli, przepraszam za określenie, może w tyle głowy, że mówiąc oskarżony, mam na myśli tak samo podejrzanego, jako tą samą stronę bierną w postępowaniu karnym. No i właśnie, jeśli patrzymy na oskarżonego, to możemy mówić o nim z punktu widzenia jego uprawnień i obowiązków. Te uprawnienia są oczywiście wynikiem tego, że obowiązuje prawo człowieka do rzetelnego procesu karnego określone w artykule 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To prawo do obrony ma rangę konstytucyjną także i oczywiście również jest wyrażone wprost jako naczelna zasada procesu karnego w kodeksie postępowania karnego. Wspomnianie na darmo o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i o artykule 6 z tego powodu, że artykuł 6 gwarantuje każdemu, przeciwko komu wytoczona jest sprawa karna, czyli innymi słowy, komu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa, że gwarantuje mu między innymi przedstawienie zarzutów, zapoznanie się z zarzutami w języku zrozumiałym dla niego. I to właśnie determinuje konieczność wprowadzenia jeszcze dodatkowego uczestnika procesu karnego do procesu, w którym oskarżonym jest cudzoziemiec, ale taki cudzoziemiec, który nie włada językiem polskim, bo tutaj jeśli mamy do czynienia z takim cudzoziemcem, który świetnie włada językiem polskim, to zapewnianie mu tłumacza nie jest konieczne. Może pojawić się tutaj pytanie, zwłaszcza w kontekście wcześniejszego wypowiedzi pana doktora Hambury, który ma podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie. Czy w takim układzie, jeśli jest obywatelem niemieckim,
to w związku z tym trzeba mu zapewnić tłumacza, no sam pokazał nam, że oczywiście nie, tyle tylko, że proszę zwrócić uwagę, on jest jednocześnie i obywatelem Polski, i cudzoziemcem, wobec czego de facto jego obywatelstwo nie ma znaczenia, bo kodeks postępowania karnego wyraźnie mówi, osobie, która nie włada językiem polskim w wystarczającym stopniu, zatem może być to obywatel polski, który nie włada językiem polskim z jakiegoś powodu, no chociażby dlatego, że uzyskał obywatelstwo polskie właśnie jako uchodźca przybyły z Ukrainy i tutaj uzyskał obywatelstwo polskie i językiem polskim jeszcze wystarczająco nie włada. Ja już pomijam oczywiście te wymogi, które muszą być spełnione, żeby zostać obywatelem polskim, to zupełnie abstrahuję od tej sytuacji, to nie ma znaczenia z punktu widzenia sytuacji cudzoziemca w procesie karnym, ale jako się rzekło, mówimy o cudzoziemcu. A więc musi mieć zapewnionego tłumacza. Artykuł 72 Kodeksu Postępowania Karnego mówi nam o tym, jakie muszą być czynności, które gwarantuje udział tłumacza. Bo generalnie rzecz ujmując, tłumacza w polskim procesie karnym używa się, zgodnie z artykułem 204 Kodeksu Postępowania Karnego, używa się wtedy, kiedy zachodzi potrzeba przetłumaczenia z języka migowego, a także w stosunku do osób, które nie władają głuchych lub niemych, a również wtedy, kiedy zachodzi potrzeba przetłumaczenia dokumentu z języka polskiego na obcy lub odwrotnie, i wtedy, kiedy zachodzi potrzeba udziału osoby niewładającej w wystarczającym stopniu, czy niewładającej językiem polskim w procesie karnym przy dokonaniu jakiejś czynności. Czyli na przykład właśnie, jeśli zachodzi potrzeba przesłuchania świadka, czy przesłuchania oskarżonego cudzoziemca niewładającego językiem polskim, to do tej czynności wzywamy tłumacza, musi być ta czynność odbywać się z udziałem tłumacza. Tłumaczenie dokumentów, nawet jeśli sąd czy prokurator zna dobrze język, w którym ten dokument jest sporządzony, jest konieczne, dlatego że w Polsce obowiązuje zasada, że językiem urzędowym jest język polski, a więc w związku z tym wszystkie dokumenty powinny być w tym języku sporządzone, a zatem dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone. Obowiązkowo trzeba przetłumaczyć, doręczyć odpis postanowienia o przedstawieniu zarzutów, o zmianie postanowienia, uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a także wszystkie te orzeczenia, które podlegają zaskarżeniu i kończące postępowanie w sprawie, na przykład decyzja o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Doręcza się te decyzje wraz z tłumaczeniem, przy czym za zgodą oskarżonego możliwe jest ogłoszenie tylko takiego orzeczenia przetłumaczonego, jeśli nie podlega ono zaskarżeniu. To w takiej sytuacji rzeczywiście wtedy odpisu przetłumaczonego nie trzeba doręczyć. Jasne jest, że musi być udział tłumacza w czynnościach, w których bierze udział oskarżony, dlatego że to gwarantuje mu prawo do obrony. Co ciekawe, do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłego. Co prawda nie czyni to z tłumacza biegłego, ale niemniej jednak podlega on odpowiedniej ochronie prawnej i nakłada to do niego, przepraszam, odpowiednie obowiązki w takiej, jak ma biegły w postępowaniu karnym. Badając odmienności pozycji oskarżonego cudzoziemca w procesie karnym, jakkolwiek powiedziałam Państwu, że formalnie nie ma takich różnic poza właśnie wprowadzeniem tych regulacji, które wzmacniają jego pozycję procesową, to jednak muszę zaakcentować, że są faktycznie sytuacje, które w wyniku obowiązujących regulacji prawnych mogą doprowadzić do pogorszenia sytuacji cudzoziemca w postępowaniu karnym. To, o czym myślę przede wszystkim, to jest kwestia możliwości stosowania środków zapobiegawczych, czyli tych środków, które mają na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, względnie zabezpieczenie przed popełnieniem nowego ciężkiego przestępstwa.
I w tym wypadku rzeczywiście mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że faktycznie rzecz biorąc, jakby sytuacja cudzoziemca, zwłaszcza tego, który nie ma miejsca zamieszkania stałego na terytorium Polski, może wywoływać zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych. Wynika to przede wszystkim z konstrukcji przesłanek stosowania szczególnych, tak zwanych przesłanek szczególnych stosowania środka zapobiegawczego, a mianowicie artykuł 258, paragraf 1, punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego określa, iż można stosować się, czy stosuje się środki zapobiegawcze, można zastosować wtedy, kiedy istnieje niebezpieczeństwo ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza jeśli nie ma on stałego miejsca zamieszkania w kraju. To jest rzeczywiście czynność, która eo ipso jest, powiedziałabym, takim czynnikiem, który niekorzystnie stawia oskarżonego w mniej korzystnej sytuacji niż oskarżonego, który jest obywatelem polskim, nawet jeśli ten obywatel polski nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dlatego, że istnieje gdzieś tam w tyle głowy osoby, tam sędziego, prokuratora, istnieje w tyle głowy taka oto obawa, że być może, jeśli nie zastosujemy tymczasowego aresztowania, to ta osoba nam czmychnie. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście takie ryzyko istnieje, czy też nie. Jeśli byśmy na przykład spojrzeli na to z punktu widzenia chociażby kwestii dotyczącej takiego środka zapobiegawczego jak zakaz opuszczania kraju, to tutaj dodatkowo nam się komplikuje sytuacja, bo kreowalibyśmy zakaz opuszczania kraju obcego dla naszego cudzoziemca, na przykład tego Rosjanina, którego oskarżamy o jakieś przestępstwo, natomiast zabraniając mu powrotu do własnego kraju, a co w sytuacji, kiedy kończą mu się uprawnienie do przebywania na terytorium Polski, prawda? To generuje dodatkowe trudności, które mogą spowodować, że jego status prawny będzie gorszy w istocie, już nie z punktu widzenia prawa karnego procesowego oczywiście, tylko z punktu widzenia prawa administracyjnego, możliwości właśnie pobytu, delegalizacji tego pobytu w Polsce. Jeśli chodzi o tą obawę ucieczki, ona znowu, można powiedzieć tak, że sam fakt, że mamy do czynienia z cudzoziemcem oskarżonym, ona implikuje już jakby generalne założenie, że w rzeczywistości w grę wchodzi ktoś, kto ucieknie. No bo jak on wyznaje się na terytorium swojego kraju, zwłaszcza jeśli to nie jest kraj Unii Europejskiej, jak właśnie Rosja, Ukraina i tak dalej, to w tej sytuacji mamy do czynienia z obawą, że po prostu on już nigdy do nas nie przyjedzie, żeby stanąć do odpowiedzialności karnej. A nawet jeżeli, ponieważ udział oskarżonego w procesie karnym, w postępowaniu sądowym na rozprawie jest generalnie jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem, nawet jeśli wyrok zapadnie pod nieobecność oskarżonego, czego nie należy mylić z wyrokiem zaocznym, to w takiej sytuacji w rzeczywistości no, bo możemy sobie powiesić ten oprawiony wyrok na ścianie i on nie będzie podlegał wykonaniu, to jest jasne. Nie zawsze można postępowanie ekstradycyjne czy wdrożenie innych instrumentów międzynarodowej współpracy w sprawach karnych, o których ja dzisiaj nie chcę absolutnie mówić, żeby nie odbierać pani doktor Barbarze Dudzik tematyki jej jutrzejszego wystąpienia. Więc te instrumenty w rzeczywistości nie pomagają nam, nie dadzą nam możliwości pomocy właśnie do udziału w tym postępowaniu. No i jeśli jeszcze mowa o pokrzywdzonym. Otóż pokrzywdzonym w polskim procesie karnym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Wobec czego
Wobec czego pokrzywdzonym w procesie karnym może być również cudzoziemiec i tak nawet bez konfliktu, bez wojny, którą mamy na Ukrainie, tak się zdarzało niestety, że obywatele państw obcych w Polsce byli ofiarami przestępstwa popełnionego albo przez obywateli polskich, albo przez obywateli obcych. I tutaj w tym zakresie oni właśnie ze względu na tą definicję pokrzywdzonego, która, zobaczcie Państwo, jeśli jest to osoba, już tam pomijam, że fizyczna, prawna i tak dalej, jest to osoba, której dobro prawne, na przykład właśnie mienie, zdrowie, życie, cześć i inne tam dobra prawne, zostało bezpośrednio naruszone, w sensie wtedy, kiedy przestępstwo zostało dokonane, lub też zagrożone, gdy było usiłowanie lub karalne przygotowanie popełnienia przestępstwa, gdy te dobra zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Mogą istnieć pewne trudności w wykonywaniu tej funkcji pokrzywdzonego. W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony jest stroną czynną, tak zwaną, tego postępowania, eo ipso, sam z siebie. Czyli sam fakt naruszenia lub zagrożenia jego dobra prawnego kreuje pokrzywdzonego. Natomiast w postępowaniu sądowym, żeby był stroną postępowania, musi się stać oskarżycielem posiłkowym. No i tam jeszcze dodatkowo już kończę. Oskarżycielem prywatnym mógłby być, ale to już trochę inna, odmienna sytuacja, bo w postępowaniu prywatno-skarbowym generalnie nie ma postępowania przygotowawczego. Gdybyśmy chcieli dokonać porównania pozycji pokrzywdzonego cudzoziemca z obywatelem polskim, to formalnie rzecz ujmując nie ma problemu. Obaj mają są w takiej samej sytuacji prawnej. Mogą korzystać z tych samych uprawnień, z tych samych praw, które chronią pokrzywdzonego w procesie karnym. Faktycznie jednak trzeba stwierdzić, że mogą tutaj się brać pewne trudności wynikające właśnie chociażby z tego, że pokrzywdzony nie włada językiem polskim, czyli generalnie rzecz ujmując, skazany jest na korzystanie z pomocy pełnomocnika, nawet jeśli w czynnościach z jego udziałem ma prawo do posiadania tłumacza. Podsumowując moją wypowiedź, chcę powiedzieć, że jakby rekapitulując to oczywiście obywatel Rosji, który popełnił przestępstwo w Ukrainie, ma możliwość, znaczy jest szansa na to, żeby odpowiadał według prawa polskiego na terytorium Polski, na zasadach, które Państwu powiedziałam, że nie ma zróżnicowania pozycji oskarżonego formalnie pomiędzy oskarżonym cudzoziemcem, oskarżonym Polakiem, podobnie jak nie ma zróżnicowanej pozycji prawnej pozostałych uczestników procesu karnego. Dziękuję bardzo.